Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego Joe Biden i jego administracja nie lubi albo nawet nienawidzi Eskimosów, Alaskańczyków, Amerykanów i Ukraińców? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zindzini o codziennych powiadomieniach. Dziękuję za polecenia. Dlaczego nie lubi Eskimosów? No w zasadzie no to zamknął kurek na ropę, na lasce. No i na ta ropa pozwalała w zasadzie Eskimosom, jest Eskimosi Inupiak, no to oni dzisiaj no to są już lekarzami, inżynierami, doktorami, kapitanami statków do połowu wielorybów. No bo tak, tam można łowić wieloryby, no bo oni mają specjalne tam kwoty i na swój własny użytek mogą to robić. No tak samo jak i Eskimosi w Norwegii. No w Norwegii może nie ma Eskimosów, no ale ci te północne ludy właśnie w Norwegii, to oni mają prawo do łowienia. No i ci ludzie po prostu wchodzą w społeczeństwo, wchodzą w amerykańską kulturę, wchodzą w środowisku, jeżdżą po wszystkich Stanach. Dlaczego? No dlatego, że mają pieniądze, że mają możliwość, że tam są szkoły budowane, że tam im wodę dostarczają, że mogą sobie kupić skuter śnieżny i to wszystko wymaga pieniędzy. Jeszcze 50, 70, 100 lat temu, no to w zasadzie to ci ludzie jeździli z tymi, na tych saniach, z husky mieli, robili te kajaki z jakiejś skóry foki i to było no, smród, brud i ubóstwo, a ropa, która tam została odkryta na północnym stoku, no to daje im możliwości zarobku. Tam po prostu Ameryka. No Alaska to nie ma połączenia z tym kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi. Jest przedzielona przez Kanadę, no ale Alaska była kupiona od Rosji, tam za wagon czy za dwa wagony złota w 1870-80 roku, no po już tej wojnie secesyjnej, czyli tej odłączeniowej. No oni tam, Amerykanie, zapłacili chyba dolara za hektar, coś takiego. No to się zwróciło, bo na Alasce był ten gorączka złota w 1848 chyba roku, także dużo pieniędzy, dużo złota było wypłukane. No ale historia jest dosyć taka zawiła. No ale ci Eskimosi, ci ludzie, którzy nie europejskiego pochodzenia, tam żyli zawsze i wszędzie. No i pomagali, mieli obywatelstwo amerykańskie, w czasie II wojny światowej działali na terenie Alaski jako narciarze, jako skauci, szli na front w czasie II wojny światowej, też służyli w najróżniejszych oddziałach, także to uczciwi ludzie, normalni ludzie, wielu też tych Indian, Apache, czarnych stóp i tak dalej, te rodziny, te pokolenia, które powiedzmy przetrwały, aklimatyzowały się, no to też było to, byli uczynni. No, Eskimosi nie mają jakiegoś, nie czują się, że są ofiarami systemu. Oni chcą po prostu wdrapywać się po tej drabinie społecznej. No i żeby po tej drabinie społecznej się wspinać, no to trzeba pieniądze zarabiać. No, wstyd jest powiedzmy taki, że teraz właśnie ci Eskimosi w Kanadzie, to ich było bardzo, bardzo, bardzo dużo. To dużo tych katolickich szkół, dużo katolickich tych kościołów brało tych ludzi, którzy zostawali lekarzami, inżynierami,
dyrektorami i tak dalej, i tak dalej. Właśnie byli kształceni w tych szkołach, w tych internatach mieszkali i tak dalej, i tak dalej. I teraz komuniści, całe te lewactwo to przez te 100 czy 150 lat, kiedy Kanada pomagała Eskimosom wyrwać się wyżej, no to jedyne, co się skoncentrowali, to na tym, że tam na przestrzeni 100 lat znaleziono, powiedzmy, 600 czy 700 grobów na tych terenach tych internatów. No to na 100 lat, no ilekolwiek tam by nie było na rok, ale 10 czy 20 czy 30 na rok, na 200, 300 czy 1000 wychowanych tych Eskimosów, no to są proporcje. To każdy powinien się zastanowić, ilu zmarło, a ilu zostało wykształconych. Także, że to jest temat na osobny filmik, no ale na dzień dzisiejszy na Alasce, amerykańskiej Alasce, no to ci ludzie po prostu chcą żyć, chcą wydobywać, chcą dostawać te pieniądze. Biden, kiedy administracja Bidena doszła do władzy, to wszystko było zgalwanizowane przez te ekstremalnych maniaków środowiskowych, no i ich celem, no to jest w zasadzie zniszczyć energię tą wydobywaną z podziemi, czyli olej, ropa, węgiel, te wszystkie rzeczy. Ta możliwość po tym, co Trump im pozwolił zrobić, no bo kiedy Trump doszedł do władzy, no to tam zaczęły się inwestycje, tam zaczął się przepływ pieniędzy, tam zaczęło się dziać dobrze, tam po prostu ludzie zaczęli żyć lepiej, zaczęli mieć większy standard życia. Banki pożyczały pieniądze na kupno, na inwestycje, na sprzęt, różne firmy inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na tym północnym stoku, to wszystko było idealnie, się złączyło. Ameryka zaczęła budować też rurociąg. No to pierwszego dnia Biden co zrobił? No to właśnie zabił 10 czy 20 tysięcy miejsc pracy z tym Keystone, ten rurociąg z północy na południe Ameryki. Na trzeci dzień zablokował prawo do wydobycia z tych federalnych ziem. Na tym jest Prudhoe Bay na tym północnym stoku. No to jest jeden z największych pól naftowych w północnej Ameryce. No i to jest na ziemiach właśnie Eskimosów. To jest na ziemiach plemienia, na ziemiach tego plemienia Inuplak. Od 1967 roku to tam wyprodukowano 18 miliardów baryłek ropy. 18 miliardów baryłek ropy. Także to pieniądze to są miliardy, ciężkie miliardy w podatkach federalnych, w podatkach stanowych, w podatkach lokalnych. Te wszystkie społeczeństwa lokalne tych Eskimosów, no to oni po prostu żyli dużo lepiej z tego. No, bezpieczeństwo amerykańskie też jest w sumie poprawione. Ta energia, ten olej jest produkowany na Alasce, no, ale jest zasilany na całym świecie. Tak samo jak Arabi, to byli Beduini 100 lat temu, to byli Beduini, tam nie wiedzieli na czym żyją, tam rabowali 150 lat temu te karawany, no a później jak się okazało, że pod tymi piaskami jest ten olej, bo 10 milionów lat wcześniej była tam dżungla, dinozaury i to wszystko zgniło i się zamieniło w ten olej, no to zostali szejkami. Ci wszyscy szejkowie, no to są właśnie ci miliarderzy, którzy Abu Dhabi, te wszystkie południowa Arabia,
Katar, no to ci wszyscy szejkowi, szejkowie, no to są dzięki tej ropie. No, dlaczego Eskimosi, dlaczego Eskimosów nie ma królów i tak dalej? No, nie musi być. W Ameryce nie ma już królestwa, nie ma książąt i tak dalej. No, ale ci Eskimosi zaczynają być politykami, zajmują się, no i tak jak wspomniałem, lekarzami, inżynierami, dentystami, nauczycielami, to wszystko do nich przychodzi, tylko dzięki temu, że tam są te pieniądze, a Biden w swojej głupocie, w swojej naiwności, w swoim debilizmie i w tym, co słucha, po prostu to zlikwidował. Ci Eskimosi mieszkają 8 tysięcy kilometrów od Waszyngtonu, no ale jeżeli patrzą na to, co Biden w Waszyngtonie robi, no to mówią, że to jest idiotyzm, że to jest po prostu obłęd i nieprawdopodobne. No i kiedy Biden zablokował tą wszystką naftę, no to Putin doszedł do wniosku, że w zasadzie Ameryka nie będzie produkowała energii, Europa nie będzie produkowała energii, a jak Europa Europa będzie musiała brać energię od ruskich, jak będą brali energię od ruskich, no to nawet nie podskoczą Putinowi, kiedy on napadnie na Ukrainę i Ukraina będzie poświęcona w ramach tych energii i tego oleju. To mogło być uniknięte, bo w zasadzie tego amerykańska płynny gaz naturalny mógłby dopływać, ropa mogłaby dopływać, to wszystko mogłoby być konkurencyjne i wtedy Putin nie miałby tego haka, nie miałby tego haka na Niemców. Ameryka do tej pory importuje, no dużo nie importuje, ale tam 60 milionów dolarów dziennie to Rosja dostaje. Teraz są jakieś przemyślenia, że trzeba będzie zablokować te kilkaset tysięcy baryłek dziennie import. No i cały świat kupuje z Wenezueli, również kupuje z Arabii Saudyjskiej, która też ma, no Wenezuela wiadomo, Arabia Saudyjska, no to też jest jaka jest. No i czy oni się przejmują środowiskiem? Nie. Czy oni się przejmują jakimiś standardami zabezpieczenia? Nie. Czy zaśmiecaniem powietrza, zanieczyszczaniem powietrza? Tak samo nic z tego nie robią. Te na Alasce, te wszystkie tereny, no to były zarezerwowane w zasadzie 99 lat temu, zarezerwowane przez prezydenta Warrena Hardinga jako olejowa rezerwa na wypadek jakiejś no, wojny, na wypadek jakiejś szczególnej sytuacji. Te miliardy, dziesiątki miliardów baryłek oleju, to wszystko czeka na wydobycie, no ale niestety administracja to zablokowała. No oni tam jeszcze jakoś wydobywają, ale te wszystkie zezwolenia, tam na przykład nie wydobywa się 12 miesięcy w roku, tylko zima jest powiedzmy ograniczona. No wtedy, kiedy w zimie by było najlepiej, no bo to tam jest to zamarznięte, to łatwiej jest dostać się. No to nie, no to wszyscy ci środowiskowcy tłumaczą, że trzeba zrobić następne badania środowiska. No już było zrobione 999 najróżniejszych badań środowiskowych przez 999 ekspertów, uczelni, koledzy, firm i tak dalej, i tak dalej, a oni mówią, że trzeba jeszcze jedną ekspertyzę zrobić. No i to zniechęca. To zniechęca wszystkich do inwestowania, zniechęca żeby dostawać jakieś pożyczki i tak dalej, i tak dalej. Zredukowanie tego węgla na kuli ziemskiej jest ważne, tyle tylko, że trzeba pamiętać, że nie będzie tak, że Ameryka będzie zielona,
a Chiny będą powiedzmy brązowe i że to jakoś się, że Ameryka czy Europa nadrobi to, co Chińczycy zniszczą. No bo teraz w Australii jest taki debilizm, że węgla kamiennego tam, czy brunatnego, nie wiem, co oni tam wydobywają, że węgla nie można wydobywać i używać w Australii, no bo to jest środowiskowo nieodpowiednie i jest zabronione przez ichniejszy parlament, no ale ten sam węgiel można eksportować do Chin. No tak, także to naprawdę trzeba być kretynem, wyjątkowym kretynem, żeby pozwolić na takie rzeczy, że zabijać własny naród, własny kraj tymi podatkami, tymi opłatami, no bo cała ta zielona energia, no to do czego to się sprowadza? Sprowadza się do tego, że jest subsydiowane są panele słoneczne, subsydiowane są wiatraki elektryczne i to wszystko jest subsydiowane, ale jak jest subsydiowane? Każdy człowiek, który kupuje tam energię produkowaną na razie z ropy naftowej czy z oleju, no to tam na dole rachunku ma do zapłacenia 10 czy 15% opłaty środowiskowej. Także tam płaci 10, 20, 30, 50 dolarów w Ameryce za to, że w Chinach zrobią panele słoneczne, nie zwracają uwagi na środowisko i te tanie panele będą drogie w Ameryce i trzeba do nich dokładać. No także wszyscy ci środowiskowcy no to niszczą. Niszczą po prostu naród amerykański, teraz niszczą plemiona Eskimosów i to jest makabra. To, że jeden naród napadnie na drugi naród tysiące mil od tej Alaski, ale to wszystko no, szkodzi. Bardzo żal tych Ukraińców, żal tych biednych żołnierzy, którzy pojechali tam, żeby strzelać do niewinnych Ukraińców. Ginie tam ich bardzo dużo. Cywilu na Ukrainie ginie, no ale to jest wina Bidena. To jest wina Bidena. Najpierw, że wycofał wojska 2000 ludzi z Afganistanu, 2 czy 3 tysiące żołnierzy z Afganistanu on wycofał. Całe 300-500 tysięcy tych urzędników, polityków tego systemu afgańskiego, który jakoś pozwalał dziewczynkom chodzić do szkoły, tak? Tam były szkoły budowane przez Amerykanów, gdzie dziewczynki mogły chodzić do szkoły, jakoś te państwo zaczynało być budowane pod skrzydłami amerykańskiego podatnika, no to Biden wycofał, no to Putin doszedł do wniosku, że Ameryka po prostu jest na glinianych nogach. Chiny doszły, że Ameryka jest na glinianych nogach. Zamknął ropę, no to Putin doszedł do wniosku, że ma haka w ręku. Także wybór Bidena, no to był najbardziej idiotyczny sposób na zlikwidowanie spokoju na świecie. No bo nie ma spokoju na świecie. A najbardziej też żal tych biednych Ukraińców, którzy giną. No ale też jest żal tych biednych Eskimosów, którzy mogli zostać lekarzami, inżynierami, dentystami, kapitanami statków. No a teraz nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. No i co? Będą musieli opuszczać swój kraj ojczysty, swoje ziemie ojczyste, żeby znajdywać zieleńszą trawę gdzieś indziej, w tych dolnych Stanach Zjednoczonych. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Widzicie, co komuniści amerykańscy, środowiskowcy, lewacy, liberałowie, jakkolwiek ich tam nazywać. No nie konserwatyści zrobili biednym Eskimosom. Eskimosi chcieli po prostu żyć jak wszyscy inni. Lewactwo im nie pozwala. Lewactwo zabiło ich dochody.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no nie, nie żal wam Eskimosów, Eskimosi. No teraz część ludzi mówi, że to jest nieprawidłowo, nieprawidłowa nazwa, no ale po angielsku Eskimosi nazywają siebie Eskimosi, nazywają siebie Inupiak Eskimos. Tak, także to, to nie jest pejoratywne, to tylko lewactwo tłumaczy, że wszystko jest pejoratywne. Zdrowia dla normalnych.